Słońce wyszło, dni z Koczowa ostatni dzień i ja rozmawiam z panią Julią Raszką, która jest odpowiedzialna za całą imprezę i to dzięki pani, przy współpracy oczywiście z burmistrzami, możemy się cieszyć tymi dniami z Koczowa. Czego pani życzy mieszkańcom z Koczowa i w ogóle naszego regionu? Ja myślę, że dzięki skoczowianom w dużej mierze, bo to przecież nasi podatnicy i dzięki nim jest nasz budżet gdzieś tam się tworzy i dzięki temu budżetowi z kolei są imprezy, także tak po kolei stopniując tak to wygląda. No tak, staramy się trzeci dzień, aby było ciekawie, aby działy się różne rzeczy, aby co roku te gwiazdy były bardziej gwiazdorskie, może tak powiem. Też droższe przy okazji, niestety to trochę boli, no ale za jakość płacimy i myślę, że się podoba, bo takie odgłosy słychać. I czego jeszcze pani życzy? Czego życzę, aby ostatni koncert zespołu Universe zapadł wszystkim w pamięci, ten dzisiejszy. Słuchajcie państwo, czego państwo życzą swoim najbliższym? Zacznę od pani. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. To jest najważniejsze. A komu pani życzy zdrowia przede wszystkim? Swojej rodzinie i najbliższym. A pani? Też zdrowia, miłości, jak najwięcej. A są jakieś okazje najbliższe, żeby komuś coś życzyć? Oczywiście, mój mąż ma jutro urodziny. O, no to tutaj składamy najserdeczniejsze życzenia też od portalu OX.pl. A pan czego sobie życzy na tę okazję, na urodziny? Zdrowia na reszty. Nie? I czego pan jeszcze życzy? No i miłości w rodzinie. Miłości, zgodności, no. I poszanowania. I poszanowania, tak, tak, tak. Czego pani życzy wszystkim, którzy są tutaj na rynku w Skoczowie, albo w ogóle swoim najbliższym? No, żeby byli zdrowi i żeby się dobrze bawili. A komu pani to życzy? Jakieś imiona? Poznamy? No, przyjaciołom i rodzinie. Ze Skoczowa? To znaczy część jest ze Skoczowa. A czego pani sobie życzy w najbliższym czasie? Nie wiem. A na wakacje? No, żeby były zdrowe i szczęśliwe. Słuchajcie, czego życzycie swoim najbliższym? Wszystkiego dobrego. A co to znaczy? No, żeby tam mieli powodzenie dobrze w życiu i w ogóle. A komu życzysz takie piękne życzenia? Rodzicom, w ogóle rodzinie i mojemu chłopakowi w szczególności. A co chłopak życzy dziewczynie? Również tego samego, błogosławieństwa Bożego przede wszystkim, szczęścia w życiu, osiągnięcia jak najwięcej, bo to jest najważniejsze. Co robicie na Dniach Skoczowa i komu życzycie i co? Chcę przekazać wszystkim ludziom bardzo dobrego zdrowia, dobrze odpoczywać, tu jest bardzo dobrze. No. Co powiesz o naszym regionie? Robię, pracuję z Ukrainy, tak. Na kuźni polskiej. Stoim, kujem detali, robię wszystko, pracę. Bardzo dobrze у вас є, mogę mówić. Dobrze ludzie odpoczywają, w dobrym nastroju. Może gdzieś tam przepraszam, nie tak dokładnie mogę mówić, jeszcze uczę polskiego, to jak mogę, tak i mówię. A czego pani życzy najbliższym? Miłości, radości, szczęścia. Zdrowia. Przede wszystkim, tak? A czego panie sobie życzą? Też zdrowia. Zdrowia. No to ja też życzę zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Czego pan życzy najbliższym? Przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, uśmiechu, spełnienia marzeń i zawsze uśmiechniętych twarzy. A, super. No w trakcie Dni Skoczowa jest dużo uśmiechniętych twarzy. A komu pan te wszystkie życzenia składa? Mojej żonie, tańczącej tam. A, to zaraz może do niej podejdziemy. No, no i rozumiem, że też synowi pewnie. Dzieciom. Dwóch. Tak? Jak mają na imię? Szymon i Wojciech. Zumba na scenie, a w pierwszym rzędzie ludzie życzą czego sobie i innym? Czego pan życzy sobie i życzy pan sobie może innym też? Oby więcej takich imprez. Życzę sobie dobrej zabawy tutaj przede wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy pod parasolem. Parasol kiedyś służył nam, to znaczy godzinę temu jeszcze była ochrona przed deszczem, a teraz parasol jest przed słońcem, tak jak zresztą z nazwy, parasol. Czego państwo życzycie sobie, swoim bliskim, swoim rodzinom? Mamy koncert życzeń Stella. O, no szczęścia, zdrowia na pewno. A komu? No, rodzinie, braciom, siostrom i ich rodzinom.
A czy jakaś najbliższa okazja jest teraz w rodzinie? No, urodziny mojego szwagra, 60-lecie. Super. Ale on jest w Niemczech, także nie doleci. Ale w internecie wszystko można zobaczyć. A kiedy ma urodziny szwagier pani? 26 czerwca. No to już faktycznie za niedługo. Czego państwo życzą szwagrowi? Dużo zdrówka, żeby się mu spełniły wszystkie marzenia. Żeby żył długo i szczęśliwie. Zgadza się. A pani? Czego życzy swoim najbliższym? Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia i... A pan? Żeby wnuczki rosły zdrowo i osiągnęły coś w życiu. A wnuczki jak mają na imię? Tamara i Wiktoria. A skąd są? Kocowa. Z ulicy. I najmłodszy uczestnik... nie wiem, chyba nie, chyba... A jeszcze naszym dzieciom i wnukom, nasze wnuczki to Kacper, Milenka, Nataszka i Nadia. I czego państwo życzą? Życzymy im dużo zdrówka, a naszym dzieciom Marceli i Marcinowi i ich rodzinom wszystkiego dobrego.